Wargi sromowe, za duże, za małe, wystające. Problemy z wargami sromowymi. Witajcie przyjaciele, witajcie ponownie w Healthy Strong, najlepszym źródle zdrowia na co dzień. Wargi sromowe są mniejsze i większe. Z tym, że te mniejsze czasem bywają większe. Co jest normalne, a czym się martwić w przypadku warg sromowych? Dlaczego wargi sromowe są wystające? Czy wargi sromowe można zmniejszyć i ile kosztuje plastyka warg sromowych? Wargi sromowe to strażnicy pochwy. Są dwie pary warg sromowych: większe, bardziej zewnętrzne, w których jest sporo tkanki tłuszczowej oraz mniejsze, będące tylko fałdem skóry. Obie pary są bogato ukrwione, stąd ich intensywnie różowy kolor. Wystające wargi sromowe mniejsze czy to normalne, że są większe od zewnętrznych? Wystające wargi sromowe mniejsze to wbrew pozorom dotyczy wielu kobiet. Wargi sromowe mniejsze mogą wystawać poza większe, widać to w formie jednego lub dwóch języczków różowej skóry. I to jest najzupełniej normalne. Możemy mieć większe wargi sromowe, tak jak mamy większe i mniejsze nosy lub uszy. Niektóre kobiety skarżą się, że duże wargi sromowe odznaczają się w kostiumie kąpielowym czy w obcisłych spodniach. Jeśli komuś to bardzo przeszkadza, można zmniejszyć wargi sromowe, labioplastyka, u chirurga plastyka. Zabieg wykonuje się w znieczuleniu miejscowym, polega na usunięciu zbyt dużego fałdu skóry, tak by brzeg warg sromowych był niezmieniony, a blizna niemal niewidoczna. Po zabiegu trzeba od 4 do 5 dni spędzić w łóżku, bo chodzenie lub siedzenie sprawia ból. Operacja zmniejszenia warg sromowych mniejszych kosztuje, zależnie od kliniki czy techniki zabiegu, od 1500 roku do nawet 5000 zł. Można zmniejszyć także wargi sromowe większe, a właściwie wzgórek łonowy, gdy zgromadzi się tam zbyt dużo tkanki tłuszczowej. Wykonuje się wówczas liposukcję tego rejonu. Cena zabiegu około 4000 zł. Wargi sromowe mogą być też za małe. Bywają i takie przypadki, że wargi sromowe większe, czyli te zewnętrzne, są bardzo małe i płaskie. Taka budowa jest jak najbardziej normalna, ale może być źródłem pewnych problemów. Tak zdarza się u bardzo szczupłych kobiet, które mają w ogóle niewiele tkanki tłuszczowej. Na przykład podczas uprawiania seksu w pozycji na jeźdźca takie ubogie w tkankę tłuszczową wargi sromowe są powodem dolegliwości. Dziś i to można poprawić u chirurga plastyka za pomocą wstrzyknięcia własnej tkanki tłuszczowej kobiety i wymodelowanie bardziej puchatych warg sromowych oraz wzgórka łonowego. Zabieg kosztuje około 4000 zł. Krostki i pęcherzyki na wargach sromowych. Czasem są to drobne krosteczki ukryte pod skórą, czasem pęcherzyki z płynem surowiczym lub krwistym, czasem ropne wykwity. Każda z takich sytuacji wymaga kontaktu z lekarzem, bo samodzielnie raczej sobie z taką przypadłością nie poradzimy. Krostki są najczęściej efektem zakażeń bakteryjnych i lekarz może rozpoznać lub zlecić odpowiednie badania, które pomogą określić, z jaką bakterią mamy do czynienia i jak ją leczyć. Wykwity na wargach sromowych mogą być zarówno konsekwencją zakażeń narządów płciowych, jak i układu moczowego. Być może niezbędne okaże się badanie ogólne i posiew moczu. Pęcherzyki na wargach sromowych często oznaczają zarażenie wirusem opryszczki narządów płciowych, co także wymaga zgłoszenia się do ginekologa. Jeśli jesteś nowy na kanale, pamiętaj o zasubskrybowaniu kanału i włączeniu powiadomień o postach, naciskając dzwonek, aby nigdy nie przegapić żadnego z naszych filmów. Cóż, to wszystko, co mamy dzisiaj dla ciebie. Dziękuję za obejrzenie, i do zobaczenia w następnym filmie. Do widzenia!